Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Lamentum, czyli lecimy z nową psychodelą, choć gra jest opisana bardziej jako survival horror, porównywane do takich gier jak Silent Hill czy Resident Evil. Oczywiście ja w żadnego Residenta Evila nigdy nie grałem, ale za to grałem w Silent Hilla, oglądałem też filmy związane z Silent Hillem i ogólnie piramidogłowę według mnie najlepszą postacią, najlepszym antagonistą horrorowym jest, ale nie odchodźmy od Lamentum za bardzo, gdyż są trzy powody, dla których w ogóle tę grę odpalam i dzisiaj wam ją prezentuję. Pierwsze, to dlatego, że może brakowało wam psychodelki horrorowatej, bo mi brakowało i jestem bardzo ciekawy, co Lamentum sobą reprezentuje, szczególnie, że jest to dość nowa gra. Po drugie, ma język polski, co mnie też dodatkowo przekonało, że będzie łatwiej czytać teksty i poznawać fabułę i historię tej gry, która podobno jest na wysokim poziomie, jak graficzno, oprawa audiowizualna, według opinii ludzi. I trzecia rzecz, no tytuł, tak? Lamentum, więc tytuł już w ogóle też mnie kupił, ponieważ jest lament i lam, i lamy są w tytule. Więc tak oto, 50 chyba 8 zł gra kosztuje, oczywiście zniżka na start przez pierwszy chyba tydzień czy dwa, więc jak szybko zareagujecie, to jeszcze zdobędziecie się na zniżkę, ale ogólnie niecałe 60 zł na Steamie gra kosztuje. Lecimy! Fabularnie szybko opowiem, że jest to przede wszystkim Nowa Anglia, mamy tu XIX wiek i nasz główny bohater, czyli Victor Hartwell, próbuje zrobić wszystko, żeby znaleźć lekarstwo dla praktycznie nieuleczalnej jego małżonki. Więc co jest w stanie poświęcić człowiek, żeby uratować swoją ukochaną? To jest pytanie, które stawia sobie ta gra. Mamy decyzje potem do podjęcia również w tej grze, które będą decydować, jakie zakończenie otrzymamy z tego, co wyczytałem z opisu tej gry na Steamie, więc rozpoczynajmy nową grę. Tu mamy opis wszystkich oczywiście sterowania. Gram sobie na padzie od Xboxa, więc to sterowanie po lewej mnie bardziej interesuje. Natomiast jedna rzecz, która rzeczywiście może jest słaba, jest taka, że nie ma tutaj możliwości zmiany konfiguracji klawiszy, więc to, co tu widzicie, z tym będziemy musieli żyć. I koniec, tak? Tak to będzie wyglądać. Od początku do końca. Nie ma możliwości zmiany klawiszy, a fajnie by było, gdyby nam taką opcję dali. No ale nam nie dali, tak? Zmierzcha się, a Alisa znów się spóźnia. Cóż, pozostaje mi rozejrzeć się po okolicy w oczekiwaniu na nią. I bardzo szybko możemy już, zobaczcie, sterować naszą postacią. Lewy trigger to będzie bieganie, więc można się gdzieś przebiec. Jak jakaś interaktywność jest, naciskam A, jest interaktywność. Martwy Rudzik, biedny ptaszek. Czy Rudzik to nie jest ten ptak, którego używają Redzi w logotypie? Nie powinienem jeszcze wracać. Aha, dobra, tutaj nie podejdziemy. Chwileczkę sobie zagrałem, żeby obczaić co i jak i... No, jest oczywiście intro, które troszkę potrwa, powiedzmy 10 minut, ale potem będzie się już dziać dość szybko. Ta fontanna przywodzi mi na myśl wiele wspomnień. Gdy byłem dzieckiem, dziadek powiedział mi, że po wrzuceniu pieniążka do tej fontanny powinno się pomyśleć życzenie. No właśnie. Tu mamy jeszcze... Dobry wieczór, ser. O, wybacz mi, młodzieńcze, całkowicie pochłonęła mnie lektura i nie zauważyłam twojego nadejścia. Dobra książka potrafi zaabsorbować człowieka. No cóż takiego pan czyta? Maska Czerwonego Moru, Edgar Allan Poe, czyli bardzo znany poeta, który pisał horrory. To takie krwiste, krwawe horrory. Opowieść o daremnych próbach uniknięcia śmierci przez księcia Prospero. Jednakże to prawdziwe i jakże to prawdziwe, a co za tym idzie niemożliwe. Książę jednak nie tracił nadziei, podziwiam go za to. Nie powinieneś mylić nadziei z niemożliwą do opanowania tęsknotą. Śmierć nie oszczędza nikogo. Ale ty jesteś jeszcze młody, nie przejmuj się bełkotem starego melancholika. Nie będę już panu przeszkadzał. Miłego popołudnia. Jak się pogada raz jeszcze, to mamy tę ostatnią kwestię, czyli miłego popołudnia. Tutaj coś leży. Podnieść monetę? Tak. Zdobyliśmy monetę. Zawsze mogę nacisnąć start. I to mamy podgląd. Możemy zobaczyć dziennik, który na razie jest pusty. Możemy zobaczyć mapę miejsca, jeżeli zdobędziemy jakąś mapę obszaru. No i mamy przedmioty. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tej grze jest limitowany ekwipunek. Mamy tylko 9 slotów.
9 slotów na przedmioty, przy czym pierwsze 3 no to są quick sloty, więc można je na padzie wybierać pod X-em, Y-kiem oraz B. Więc pod X-em mam monetę, no i właśnie, ma przynieść szczęście, no to zobaczymy, czy przyniesie. Bardzo szanuję za to, że widać odbicie bohatera w wodzie, tak? Bardzo fajne. Gra jest stworzona na Unity, gdybyście jeszcze chcieli wiedzieć. To Unity jest silnikiem napędzającym grę. Użyć przedmiotu? Tak. Mam nadzieję, że moje życzenie się spełni. No jestem ciekawy, czy to ma jakiś wpływ, to, że wrzuciliśmy tutaj monetę, prawda? Może pozbieramy kwiaty dla ukochanej? Podnieść róża? Tak. Mamy jakiś posąg. Rzeźba przedstawiająca Afrodytę, grecką bogini miłości. I mamy jeszcze lilię, tak. I te kwiatki tutaj są. Możemy sobie oczywiście jeszcze wyposażyć, obejrzeć, połączyć, gdyby chcieć, obejrzyj. Róża z ostrymi kolcami. Połącz? Da się połączyć bukiecik? Chyba nie. Obejrzyj. Lilia, cóż za delikatny kwiat. Tak, dwa kwiatki. Wiktorze, wybacz mi spóźnienie. Okej, dobra, czyli mamy jeszcze... Mamy już Alisę. Alisa, czyli nasza małżonka. A Lisa to ona nie posiada. Chyba. Nie wiem. O, sukienka jest pora. Nie mogłem się doczekać naszego spotkania. Ten ogród jest niczym w porównaniu do ciebie, najdroższa. Schlebiasz mi, Wiktorze? Zaczynam rozumieć, jak w jaki sposób przekonałeś mego ojca do zaakceptowania naszego ślubu. Wiesz, że zrobiłbym wszystko, by być przy tobie. Całe szczęście, że się zgodziłam. W innym przypadku nadal czekałbyś na nasz pierwszy taniec. Ominąłby cię pokaz moich zdolności tanecznych. Nie zapomnij, że ciągle deptałeś mi po stopach. W każdym razie nie zapomnę tej nocy. Ja nigdy nie zapomnę twojej wspaniałej gry na pianinie. Swoją drogą, jak dzisiejsze zajęcia? Robię postępy, ale pani Whitefield nie dopuszcza, nie odpuszcza nawet na chwilę i zawsze kończy późno. Nie martw się, twój piękny uśmiech wart jest każdego poświęcenia. Wiktorze, przez ciebie się rumienię. No, schlebiamy pięknie, małżonce, schlebiamy. Dni takie jak ten były dla nas codziennością. Nasze życie nie mogło być lepsze. Byłem tak szczęśliwy, mając Alicję u swego boku. Jednak wszystko, co dobre, szybko dobiega końca. Powinienem sprawdzić, jak czuje się Alisa. Rok później zbliża się pora na przyjęcie leków. No właśnie. I nic nie jest tak piękne, jak mogłoby się okazać. Jest północ. Jest jeszcze trochę drewna. To możemy wyjść. Możemy wyjść z pokoju, ale nie wzięliśmy w sumie leków ze sobą, albo czegoś nie wzięliśmy, bo tu się świecą rzeczy. Drogi Wiktorze, do dziś pamiętam te cudowne chwile, które spędziłyśmy razem jeszcze jako dzieci. Spędziliśmy, bo robić. Alisa zawsze była śmiała i wpędzała nas w przeróżne kłopoty. Nigdy nie pomyślałabym, aha nie, to nie, że mogłaby zachorować na tak okropną chorobę. Zawsze była taka silna. Nie trać nadziei, Wiktorze. Alisa jest silna, a ja modlę się każdej nocy o jej ozdrowienie. Nigdy nie się nie poddawaj, ona cię potrzebuje. Kochająca i nie wydać kto. Nie ma napisane, kto kochająca. Drogi panie Hartwell, z przykrością zawiadamiam pana, iż pomimo moich najszczerszych starań nie byłem w stanie opracować efektywnego leczenia dla pańskiej żony. Niemniej jednak proszę pana o nieprzerywanie podawania leków, które przepisałem do tej pory. W razie nasilenia się bólu bądź jego nieustępliwości proszę pana o zwiększenie dawki. Z wielkim żalem stwierdzam, iż będzie pan zmuszony pogodzić się z... I też nie wiem, czy to jest prawdopodobnie kwestia tłumaczenia, że tekst polski pewnie jest dłuższy i się tekst nie zmieścił. Doktor R. Abrahamson. Nie mamy pojęcia, z czym mamy się pogodzić. Mógłbym przyłączyć na język angielski, ale powiedzmy, że darujemy sobie ten element. Wszystko, co interaktywne, raczej się nam tutaj podświetla, raczej miga, choć nie zawsze. To ciemna i niezwykle chłodna noc. Tak, więc możemy biegać, więc biegniemy. Wszystkie okna będą miały ten sam tekst, bo już sprawdzałem. No dobra, to co? Tutaj mamy coś jeszcze? O! Jest burza oczywiście, jak to w takich grach. Mamy pianino, a Lisa tak pięknie na nim grała przed tym, jak dopadła ją ta wstrętna choroba. No właśnie. Pogadajmy sobie z małżonką. Jak się czujesz, najmilsza? Udało ci się choć na chwilę zasnąć? Witaj, Wiktorze! Ledwie zmrużyłam oko. Jestem okropnie zmęczona. Spędzam tyle godzin, próbując zasnąć. Bez skutku. Najdroższa, musisz odpoczywać. Doktor wspominał, że twój organizm potrzebuje odpowiedniej dawki snu. Odzyskasz dzięki temu siły. Przeklęty doktor i jego paskudne lekarstwa. Jak długo mam jeszcze znosić jego bezużyteczne mikstury? Aliso. Doktor robi wszystko, by ci pomóc. Wiem, wybacz. Pozostało mi stosować się do jego zaleceń. Zobaczysz, nim się obejrzysz, będziesz zdrowa. Przygotuję ci lekarstwo. Spróbuj zasnąć. No to przygotujmy lekarstwo dla małżonki. Podnieś lekarstwo Alisy. Tak, lekarstwo Alisy doktor zalecał nam mieszać kilka kropli z wodą. Więc musimy zdobyć, oczywiście, wodę jeszcze, tak?
No więc wodę możemy zdobyć jeszcze w jednym pomieszczeniu, w którym nie byliśmy. Tylko myślałem, z początku jak grałem chwilkę, to myślałem, że to będzie łazienka. Otóż nie. Będzie to kuchnia, tak? Mamy tutaj kuchnię. Tu mamy, co widać, jedynie słaby żar, muszę dorzucić drewna, tak? Więc bierzemy sobie drewno, kawałek drewna, tak? Tu mamy co? Stary piec był tu już, gdy kupiliśmy ten dom. I sobie dorzucimy, bierzemy, tak, dorzucamy, użyć przedmiotu, tak. Już się rozpaliło, podnieś kubek z gorącą wodą, wodą, tak. No i teraz łączymy przedmioty, czyli bierzemy kropelki, połącz kubek z gorącą wodą i kilkoma kroplami lekarstwa dla Alisy. To jest obiekt, który połączyliśmy, tak, zielona herbatka jakaś. Więc biegniemy teraz podać lekarstwo małżonce. Bo w końcu małżonka potrzebuje lekarstwa, mimo że jest fujka. Niedobre, lekarstwa zwykle są niedobre. Nie ma na to rady. Proszę, proszę bardzo. Ostrożnie, jest gorące. Fiktorze, jeśli umrę... Alisa, przestań wygadywać takie bzdury. Przepraszam, nienawidzę patrzeć, jak przeze mnie cierpisz. Gdybym czytał po angielsku, to o tyle mógłbym jakiś akcent zapodać taki, wiecie, angielski typowo. No ale cóż, ciężko zrobić angielski akcent, czytając po polsku, prawda? Czuję się tak bezradny. Alisa słabnie z dnia na dzień. Nie zniosę tego, nie mogę jej stracić. Zrobię wszystko, by ją uratować. Znajdę sposób na uzdrowienie jej, przysięgam. No właśnie, zdesperowany Victor Hartwell. Przez długi czas wśród arystokracji krążyła pewna plotka. Traktowała ona o osobliwym hrabim, który żyje z dala od cywilizacji. Mówi się, że posiada niespotykaną wiedzę i jest mistrzem nauk zapomnianych przez ludzkość. Obdarci z resztek nadziei wraz z Alisą postanowiliśmy skontaktować się z hrabim. Ku mojemu zaskoczeniu zgodził się, bo zaprosił nas do swojej rezydencji w celu zbadania choroby Alisy. Teraz nasza przyszłość leży w rękach przedziwnego hrabiego Edmonda Steinrota. To trochę brzmi jakby Steinrota. Ciekawe, jak to czytać poprawniej. Możecie zasugerować w komentarzach, czy lepiej Steinrot, czy Steinrot. Steinrot. Bo to trochę tak po żydowsku, ale nie wiem, czy do końca. Zamieszkującego rezydencję Grauhill, o której mówi się tylko i wyłącznie szeptem. Czyli szemrane interesy, panie, dotarliśmy. Szemrany biznes. Jakiś znachor, prawda? Ostrożnie, panie! Konie wydają się czymś nieco zaniepokojone. Zaniepokojone chyba. Rezydencja Grauhill doprawdy sprawia ogromne wrażenie. Owszem, ale nikt nie wyszedł nam na powitanie. Być może deszcz zagłuszył nasze przybycie. Zostań w wozie, pójdę po kogoś. No to idźmy po kogoś. Zobaczmy, czy ktoś nas przyjmie. Bardzo mi się podobają te wstawki właśnie. Mimo że gra jest pikselowa, to ma takie właśnie bardzo ładne wstawki. O, tam na górze ktoś na nas patrzył. Widzieliście tę osobę? Podczas błyśnięć widać było jakąś sylwetkę. No właśnie, tajemnicza rezydencja. Prawda? Resident Evil. Rezydencja zła. Witamy w Grauhill, panie. Wybacz mi brak uroczystego powitania. Burza zagłuszyła wszelkie dźwięki dobiegające z zewnątrz. Ale rzeczywiście, rozumiem. Pani Harwell zostanie umieszczona, eskortowana... Aha, tu był jakiś błąd słowny. Eskortowana do waszego pokoju, zajmę się również bagażami. Hrabia czeka, oczekuje pana w swoim gabinecie. Pierwsze schody, korytarz na lewo. Jest późno, nie śmiałbym niepokoić hrabiego o tej godzinie. Nie ma powodu do obaw, hrabia ma zwyczaj pracować do późnych godzin. Nie będę więc przedłużał jego oczekiwania. No dobra, czyli na początku idziemy do hrabiego. Lady Magda Steinrod. Steinrod. Na razie czytam, jak jest napisane. Steinrod. Co my tu jeszcze mamy? To jest jakiś posąg. Będziemy się rozglądać dokładnie, tak? Mamy hrabiego. Kolekcja manuskryptów Johna Dee. Drzwi są zamknięte. Wszystkie pewnie są zamknięte, tak? Wiecie, że lubię grzebać i klikać. Sprawdzać różne rzeczy. No dobra, panie hrabio. Witamy w Grauhill. Pan zapewne nazywa się Hartwell. Bardzo miło mi pana poznać. Proszę mi mówić Wiktor. Tak więc miło mi cię poznać, Wiktorze. Proszę wybaczyć mi tak późne najście. Doświadczyliśmy pewnych opóźnień z powodu choroby żony.
Ależ rozumiem, nie ma się czym przejmować. Zdaję sobie sprawę z powagi pańskiej sytuacji. Z chęcią poznam pańską żonę i zajmę się studiowaniem jej choroby. Jednak zanim zacznę, zdajesz sobie sprawę, Wiktorze, iż moje niekonwencjonalne metody nie podążają za zasadami tradycyjnej nauki i medycyny? Tak. Dawno temu porzuciliśmy nadzieję na wyleczenie Alisy za pomocą konwencjonalnych metod. Słyszałem, iż posiada pan ogromną wiedzę, a pańskie metody zakrawają o cudotwórstwo. Moje osiągnięcia są niezaprzeczalne, jednak nie zajmuję się cudotwórstwem. Prawdę mówiąc, dopiero zacząłem uwalniać się z kajdan mierności. Spędziłem całe swe życie na zdobywaniu wiedzy o zapomnianych przez cywilizację nauk. A teraz, Wiktorze, odpowiedz mi szczerze, jak daleko jesteś w stanie się posunąć, by wyleczyć Alisę? Ja zrobiłbym dla niej wszystko. Wspaniale! Nic więcej mi nie potrzeba. Jest już późno, Wiktorze. Udaj się na spoczynek. Jutrzejszy dzień będzie pracowity. Jeszcze raz dziękuję za gościnę i za wyciągnięcie pomocnej dłoni w naszą stronę. Życzę panu dobrej nocy, panie Steinroth. Dobrej nocy, Wiktorze. Dobrze. Okej. W porządeczku. No to idziemy, tak? Wiktorze! Jestem pewna, że zapomniałam czegoś z wozu. Nie pamiętam tylko, co to mogłoby być. Jestem taka zmęczona. Nie martw się. Pójdę tego poszukać. Odpoczywaj. Teraz sobie odpoczywaj. Dziękuję. Jestem zmęczona. Pójdę już do pokoju. Dobrze. Pójdź do pokoju, odpoczywaj. Co my tutaj mamy? Biała dama oferująca kielich z lekarstwem na wszelkie choroby. Okej. Okay. Kobiecinie jakiejś. Co mamy tutaj? Tu mamy jakieś obrazy. Lady Edeltraud Steinroth. Okej. Okay. Drzwi są zamknięte. Znowu symulator zamkniętych drzwi. Ech, locked. Dobra, co zapomniała małżonka? Sprawdźmy, co zapomniała. Czego nie wzięła ze sobą? Obrączka. To dziwne, Alisa nigdy nie ściąga swojej obrączki. No właśnie, ale tym razem ściągnęła. Co już jest niepokojące? No dobrze. Alisa już zniknęła, pewnie poszła do pokoju. Zasługuje na wszystko, co dla niej robisz. Przepraszam? Nie zrozumiałem. Wszystko jest gotowe w pańskim pokoju. Pański pokój jest na pierwszym piętrze. Mam nadzieję, że będzie panu odpowiadał. Pańska żona oczekuje pana. Dobra, będzie mi odpowiadał. Dobra, no to idziemy zobaczyć, co to za pokój. Co my tu mamy? Kolejne przejście to jest... Te drzwi prowadzą do piwnicy. Drzwi są zamknięte. Dobra, czyli tutaj nie wejdziemy. Tam są, widzicie, jest przejście na górę. A to? Też do piwnicy i też zamknięte? Pozamykane wszystko. No dobra, nie pozostało nam wyboru za dużo. Lord Hartmut, fundator rezydencji Steinrothów. Okej. Okay. No to wchodzimy na górę. O! I proszę bardzo. Dziwne, na tych drzwiach wisi łańcuch. I to każde drzwi mają taki opis. Drzwi, na których wisi łańcuch. Tak? I cały korytarz tak wygląda, tak? To ja przebiegłem się po nim, po prostu widzicie, że wejście jest z dwóch stron. I po prostu każde drzwi są zamknięte na łańcuch. Co już jest niepokojące dość, nie? Dobra, są znowu obrazy, jakiś korytarz. Aha! I korytarz trochę się zmienił. Jakieś potwory na obrazach, zniszczona podłoga i... Oczy czaszka i... Małżonka. Dlaczego czuję się tak, jakbym straciła coś na zawsze? Uspokój się. Znalazłem twój pierścionek. Mam go tutaj. Nie masz go, Wiktorze? Nigdy nie miałeś. Nie masz go, Wiktorze? Nigdy nie miałeś. Okej. Okay. Alisa! No właśnie. Dziwne posągi jakichś... kurczę, skulonych typów. Jakichś potworów. Jest krew. I gdzie nas to prowadzi? Prowadzi nas to do... Aha! Prowadzi nas to do naszego łoża, ale na tym łożu leżę zakrwawiony ja, a nie moja małżonka. Okej. Okay. Widzę swoją własną śmierć? No właśnie, i co się wydarzyło? I jesteśmy... I tu przerwałem, tak? I tu już przerwałem, uznałem, że oho, zaczyna się. No i właśnie, zaczęło się.
Wszędzie krew. Jestem ranny. Ktoś opatrzył ranę. Co się ze mną stało? Alisa, muszę ją odnaleźć. No dobra, musimy odnaleźć. Podnieść Laudanum? Tak. Zobaczmy, co to jest. Zobaczcie też, że nasza twarz jest w tym momencie taka trupiasta. O, zapisuje tu swe myśli w obawie o postradanie zmysłów. Niezmierny mrok spowija to miejsce, przemieniając je w widok rodom z najprzeraźliwszych zakątków piekielnych czeluści. Czy nadal jestem w Grauhill? Jak długo leżałem tutaj nieprzytomny? Niczego nie pamiętam. Wiem tylko, że muszę odnaleźć Alisę za wszelką cenę. Tu już nie ma innych informacji, na razie przynajmniej. Mamy też to Laudanum. Ale widzisz, nie mogę czegoś takiego zrobić, jak na przykład po prostu wziąć przedmiot. Jest wyposaż, obejrzyj, połącz, przesuń. Ale nie ma czegoś takiego. No mogę wyposażyć, ale nie mogę tego użyć, nie? Więc na razie nic z tego. Tu mamy coś. Cały ten czas wierzyliśmy w jego podłe kłamstwa. Jakże naiwni byliśmy. Czy jest jeszcze dla nas nadzieja? Być może gabinet hrabiego skrywa w sobie coś, co pozwoli nam się stąd wydostać. Opatrzyłam twoje rany najlepiej, jak umiałam. Zostawiłam też coś, co pomoże ukoić ból. Pismo jest bardzo chwiejne. Czy mogła to napisać Alisa? Jak długo tu już jesteśmy? Nic nie pamiętam. No właśnie, co się wydarzyło, tak? Minęło trochę czasu? Czy... Ale w ogóle ten pokój... Ja chciałbym zauważyć, że to jest pokój, który bardzo przypomina nasz pokój w naszej rezydencji, a nie w rezydencji tego hrabiego. Tak? Ewidentnie. To pianino wygląda dokładnie tak jak to Alisy, z tą różnicą, że okaz ten jest zapuszczony i zaniedbany. No właśnie. Podnieść tusz? Tak. Czuję się zagubiony i zdezorientowany. Tusz przyda się do zapisywania moich myśli, to pozwoli mi zapamiętać istotne fakty. Wyposażenie postaci w tusz i użycie go na biurku pozwala na zapisanie rozgrywki. I tu właśnie chciałbym przejść do tej jednej rzeczy, za którą jeśli widzę jakieś negatywne recenzje Lamentum na Steamie, są właśnie, jest to wypunktowane bardzo wyraźnie, że wielu graczom nie spodobało się to, że mamy ograniczoną liczbę zapisów. Co nam to przypomina? Przypomina nam to taką jedną grę, prawda? Ja pisajko dokładnie, tam też zapisywaliśmy grę używając też chyba jakiegoś tuszu i też zapisywaliśmy, kurczę, tylko tak dawno to było, że nie pamiętam jak dokładnie, ale wiem, że zapisywaliśmy też ręcznie, czyli jak tusz nam się skończy, to koniec, tak? To nie będziemy mogli zapisać gry. No i to wiadomo, że w takich grach, szczególnie nawet podczas prowadzenia gameplayu, może być trochę problematyczne, bo będzie trzeba powtarzać pewne sekwencje, ale jeżeli gra jest zrobiona dobrze, to nie powinniśmy tego odczuć. W Japisajko nie czułem wielkiego problemu z tym, że musiałem zapisywać tylko w konkretnych miejscach, bo było to zrobione dobrze. Więc tutaj postaramy się też używać to dość sprytnie, tak? Żeby zostawiać sobie zawsze jeden tusz na wszelki wypadek, nie? Żeby zapisać. No ale, zapis gry w taki sposób wygląda, więc może to dla was też być coś, co was zniechęci, a może wcale nie. Stare horrory i stare gry miały zapis tylko w konkretnych miejscach. I tylko przy użyciu... Nie wiem, czy Resident też nie miał czegoś takiego? Nie wiem, bo wiecie, ja nie znam gry, ale słyszałem coś, że tam była jakaś maszyna do pisania chyba w Residencie, czy w Residentach ogólnie, żeby zapisywać grę. Tak, i to jest właśnie, to są moje dwa testowe zapisy. Kiedy pierwszy raz grałem, a sobie już będziemy je nadpisywać, więc cyk. Tak jest. No właśnie. I tu już po tych dwóch zapisach, bo tam robiłem jeszcze test, czy mogę jeszcze raz użyć tuszu, żeby zapisać po raz drugi i okazuje się, że tak, za każdym razem będziemy ten tusz używać, a na start dostaliśmy 3 fiolki tuszu. Albo po prostu fiolkę tuszu, która jest na 3 użycia. Więc no, to miejcie na uwadze, że gra ma ograniczoną liczbę zapisów. Tutaj chyba coś próbuje się wydostać, ale drzwi są zablokowane za pomocą łańcucha. Kłódka wygląda dość solidnie. W grze podobno są zagadki, no i oczywiście są elementy walki, które są opisywane przez ludzi jako klanki. Dosłownie cytując, klanki fighting system, czyli no taki, powiedziałbym, nieperfekcyjny, tak? Ale to wszystko zobaczymy, nie będziemy się sugerować, prawda? Ktoś potłukł lustro, z pomiędzy odłamków przebijają ślady krwi. Więc teraz już możemy razem wspólnie poznawać dalszą część gry. Podnieść wytrych? O, jak najbardziej. Wytrych w wannie leżał, no proszę. Okej, pytanie, jak bardzo będą tutaj te elementy horrorowe, które będą się pojawiać. Okej. Słyszycie ten dźwięk? Jakby jakaś małpa. Szuflada jest zamknięta, ale zamek wydaje się słaby. Może byłbym w stanie je sforsować. Spróbujmy otworzyć. Użyć przedmiotu? Tak. Podnieść małe Laudanum? Tak. Okej. Okay. Czyli mam małe Laudanum i mam Laudanum ogólnie. Dobra. A może ktoś to płacze?
W ścianie jest szczelina, zdaje się, że po drugiej stronie jest dziewczynka? Dzień dobry, mam na imię Wiktor. Dlaczego płaczesz? Jesteś tu sama? Nie martw się, pomogę ci, jak tylko się stąd wydostanę, obiecuję. Szczelina jest zbyt wąska, biedna dziecko. Gdybym tylko był w stanie jej pomóc. Ale ogólnie podoba mi się, że mimo wszystko tłumaczenie, wiecie, nie jest Google Translate, są jakieś wpadki, co prawda, ale są delikatne. Na razie dwie wyłapałem. Ten wózek inwalidzki jest bardzo brudny. Podnieść klucz? Tak. Okej, był klucz. To teraz pytanie, czy dobrze jest, że ja tutaj jakby zużyłem... Co to w ogóle, jakieś gniazdo, dziura? Wygląda jak pajęczyna, no właśnie. Że zużyłem wytrych na to, może kluczek bym znalazł i nie musiałbym marnować wytrychu. Dość interesujące. Czy możemy przejść dalej? Możemy. Drzwi są zamknięte, ale może klucz otworzy. Dobra, teraz musimy sobie trochę to poprzekładać, czyli przesuń i weźmy tutaj. I pod B będę miał to. Klucz nie pasuje do tych drzwi. A tu jeszcze coś jest? Okej, a może wyczyt, może ta kłódka? Nie? Tu wrócimy do domu, znaczy do miejsca, gdzie mogę zapisać, w razie czego gdybym chciał znowu zapisać. Ale na razie nie chcę. Drzwi są otwarte. O, proszę bardzo, otworzyliśmy, okej. Teraz jak się wyleczyć, nie? O! Okej, jest pierwszy potwór, który odżywia się jakąś... Kimś chciałem... Dobry Boże, co to za potwór? The Creature! Achievement. Podnieść laleczka z porcelany? Tak. O-o. Idzie na mnie. Odejdź, potworze. Pytanie, czy potwory potrafią wychodzić? Mój Boże, co tu się dzieje do cholery? Czym jest to pokraczne stworzenie? Muszę być naprawdę ostrożny. Gdy Wiktor znajduje się w pobliżu potwora, jego psychiczne i fizyczne zdrowie ulega znacznemu pogorszeniu. Nie będzie on w stanie biec wystarczająco długo, by uciec. Aha. Czyli biegania obok potworów jest wyłączone, tak? Ale o co chodzi z porcelanową laleczką? Zobaczmy, o co chodzi. Obejrzyj. Porcelanowa laleczka, ktoś bardzo się o nią troszczył, ma wyszytą literę M na ubraniach. Pewnie pierwsza litera imienia dziecka, który miał dostać tę laleczkę. No dobra, tu jest ten potwór, tak? Znowu na mnie idzie. Okej, potwór na mnie idzie. Ale nic nie mogę zrobić. A musi być bardzo blisko, w ogóle też zmienia się kolor otoczenia, nie? No dobra, potwór na mnie lezie tutaj, ale mogę go na razie uniknąć. Okej, ale mam porcelanową laleczkę, co to zmienia? Nie mam pojęcia, może drzwi się też otworzyły tutaj? Zamknięte, okej. No to pytanie, co dalej? Co mogę zrobić z tą laleczką? A! Laleczka dla dziewczynki w ścianie może. Zobaczmy. Znalazłem lalkę, jest prześliczna. Czy należy do ciebie? Wygląda na to, że przestała płakać. Wygląda na to, że przestała płakać. Okej. A laleczkę straciłem, okej. A czy ja mogę się jakoś wyleczyć? Wyposaż? A nie mogę użyć na sobie. Wygląda jak pajęczyna, no właśnie. Nie wiem, może jest jakieś miejsca, w których mogę się leczyć, albo mogę... Mogę jakoś użyć tego przymiotu, tylko jeszcze nie wiem jak. No dobra. Dziewczynka przestała łkać. Co to? Ktoś otworzył drzwi od wewnątrz. O dobra, ktoś otworzył drzwi. To przejdźmy przez nie. Dziewczynka! Czekaj! Ta dziewczynka wygląda znajomo. Co się stało? Z Grauhill, nic nie pamiętam. Muszę udać się do gabinetu Lorda Steinrota. Może tam być Alisa. No dobra, jeżeli znajdziemy w ogóle... trasę, żeby tu przejść. O, mogę przesuwać, dobra, no to widzicie, poszedłem inną trasą niż pobiegła dziewczynka. Podnieść puzderko? Tak. Puzderko. Co tutaj mamy? Obejrzyj. Puzderko na biżuterię z zamkiem w kształcie serca. Coś jest w środku. Nie mamy tego jak otworzyć na razie. O, o. To jest wyjście jakieś, okej. No dobra. Tu mamy schody też na dół, widzicie, tu trzeba się dobrze rozeznać w tej rezydencji w takim wypadku. Ciekawe, czy można zdobyć... O, ciekawe, czy można zdobyć jakąś mapę tego miejsca, skoro mamy mapę. Dad! Zobaczcie, tu jest ułożone tata. Okej. Nic nie jest interaktywne w tym miejscu, jak widzicie, nic. O, coś jest, jednak?
A, wyjście. Okej, czyli to jest pokój jakiegoś dziecka. Mogę zejść tutaj? Mogę, czyli poruszam się dość dowolnie. O kurcze. I już nie ma jego głowy. Jest, jakieś dziadostwa wiszą. Okej, no to jest trochę zmienione przejście, które widzieliśmy wcześniej, tak? Drzwi są zamknięte. Okej. Mogę przejść z powrotem tutaj. A, nie, przechodzę jakoś inaczej. No dobra, rozejrzymy się po całości, nie? No może musimy... Oho! Dokładnie zeksplorować. Tam to jakiś potwór chodzi. Tutaj mogę wejść. Tu coś leży. Złamany herb. Tak. Okej, mamy złamany herb. Połowę tylko. Obejrzyj. Odłamana część herbu Grauhill. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? O! O, proszę, mam kursor pokazany. 3312, moi drodzy. Dobra, 3312, ale po co mi ten kursor? To ciekawe, że się pojawił. Mogę myszką ruszać? Mogę. Okej. Po co mi ten kursor? 3312 widzę tylko. Może trzeba to zapisać, nie wiadomo. 3312, jeśli gdzieś będzie to wymagało coś jakiegoś kodu, to będziemy wiedzieli, że będę musiał tego użyć. Jakiś obraz był, nie? Chociaż wiecie co, tam też jest jakiś obraz, poczekajcie, bo tu z drugiej strony też mi się wydaje, że jest jakiś obraz. Ale jego nie mogę zobaczyć. Ktoś tu malował. 3312. No dobra. No dobra, patrzymy dalej. Podchodzimy do każdej rzeczy i zobaczymy, czy coś można. Wygląda jak pajęczyna. Mhm. Wytrych! Oczywiście. No dobra. Pokój nocny jakiś. Zamknięte. Ale pytanie, czy mogę wytrychem to otworzyć? Pajęczyna. Dobra, słuchajcie. Nie mam. Pod selectem jest mapa obszaru. Dobra, weźmy wytrych. Przesuń to. A możemy to zrobić. Wyposaż. Dobra, spróbujmy to połączyć w przyszłości. O, Alisa wydaje się zmierzać ku gabinetowi Lorda Steinrota. To Alisa była? Jako mała dziewczynka, Alisa? Gdzieś tam znajduje się dziewczynka. A nie. Okej, okay, Alisa wydaje się zmierzać ku gabinetowi Lorda Steinrota. Nie widziałem jej chyba. Gdzieś tam znajduje się dziewczynka, słyszę jej płacz przez szczelinę w ścianie. Może mógłbym jej jakoś pomóc? Tak, ale jak sami widzicie, no to już tyle. Na razie nie ma więcej informacji w tym miejscu, przynajmniej. A mapy nie mamy. Czy mogę to otworzyć? Nie. Wytrych do tego się nie przyda. No dobra, a jak zejdziemy tu, to dostaniemy się z powrotem tu, okej. No dobra. Ale wiecie, no to tutaj, czyli teraz już jakby nie ma innego wyjścia. Tu jest wszystko zawalone, czyli musimy po prostu przejść tędy. Ale co ciekawe, to tutaj są przejścia zamknięte. Zobaczmy, czy wytrych? Też nie. A tu jakaś lina jest. Nie jestem w stanie rozsupać tego węzła. Najlepiej będzie to przeciąć. O. Ciekawe, ale ja nie mam nic do cięcia na razie, nie? No nie, na razie nic do cięcia nie mam. Okej, ale podoba mi się, tak? Mamy przedmioty, musimy pokombinować, co z nimi zrobić. Pamiętam tę statuę. To biała dama, ale wygląda teraz inaczej. Cóż to za monstrum? Widzicie? Tam było podawanie wody, a teraz jest jakieś paskudztwo całkowite. Dobra, ale jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, póki tu jestem. Bo poszedłem tędy, prawda? A dziewczynka pobiegła tędy. Jeszcze tu nie przejrzeliśmy rzeczy. No właśnie, tu mamy coś jeszcze. Wziąć mapę. Także, moi drodzy. Wziąć mapę, tak? Rezydencja. Aha, okej. Okay. I tu mamy piętra. A, widzicie. Dobra, czyli mamy rezydencję. Jak w Silent Hillu, nie? Też mieliśmy tylko taką lekko narysowaną rezydencję i teraz możemy się zorientować, co jak. Jesteśmy tutaj. Chyba. Tak, możemy wejść jeszcze wyżej de facto. Ale tu jest ten pokoik nocny. I drzwi są zamknięte. Czyli zobaczcie, tam gdzie biegła dziewczynka. Ta dziura jest bardzo głęboka, nie mogę tędy pójść. Tam gdzie biegła ta dziewczynka, zobaczcie, to akurat można było pójść, a nie, że fakam system idę inaczej. Od razu zdobylibyśmy mapę. Ale dobrze, tam też jeszcze jest potwór, którego moglibyśmy ciuknąć w przyszłości. Na razie nie ma żadnego miejsca na zapis gry. Aż teraz wyobrażam sobie, jakby jakiś potwór zjadł i to wszystko teraz nadrabiaj, tak? Biegaj w każde miejsce, dlatego widzę, że ten... No ten problem z zapisywaniem może istnieć. Ale dobra, na razie idziemy.
Nie mam żadnej broni na razie, więc prawdopodobnie będę miał w przyszłości. Drzwi są zamknięte oczywiście. O, mogę tu wejść. Okej. Czyli wchodzę na razie wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. Tusz! Znakomicie. Mamy teraz pięć ładunków tusz. No widzicie, pięć ładunków tusz oznacza pięć zapisów, tak? Więc jest dobrze. Przynajmniej na razie. Okej. Skrzynia. Aha, dobra. I to jest miejsce, gdzie mogę sobie zachować przedmioty, których wiem, że na razie nie użyję, nie? Więc okej, na przykład takie pół lekarstwa, spoko. No, na razie tyle. Okej, czyli skrzynka. A i to jest też miejsce, zawsze, gdzie można zapisać grę. Bardzo dobrze. Wypchane zwierzę. Szczypce. Tak. Okej, mamy jeszcze szczypce, znaleźliśmy. Do czego służą? Szczypce do kominka, są dość długie. Okej, czyli szczypcami moglibyśmy coś wyjąć na przykład z kominka. Wypchane zwierzę. No dobra, i tu możemy zapisać grę też, tak? Patrzę, 35 minut to jeszcze... Wiecie co, dobra, zrobimy zapis, użyjemy tego tuszu. No to myślę, że przydałoby się zrobić zapis. Zrobimy numer 2. Tak jest, każdy zapis oczywiście będzie na innym zapisie. Wszystko okej. Okay. Jeszcze sobie połazimy troszkę, nie? No nie będziemy kończyć już teraz. Doskonale wiecie, że ja nie kończę po 30 minutach odcinek. Małe Laudanum, tak. Akurat złożyło się tak, że akurat Małe Laudanum już miało mieć swój slocik. Tutaj znowu jakaś podejrzana japa. Dziwne uśmiechy. O, chyba nasza pierwsza broń, ale widzę tę pułapkę, tak? Jego ciało pokryte jest licznymi ranami. Musiał wykrwawić się na śmierć. Spoczywaj w spokoju. No jak dla mnie to tutaj coś triggeruje pułapkę, ewidentnie. Czy wiecie co? Też... O! Stary pordzewiałek kompletnie bezużyteczne. O, może da się szybko przebiec na przykład. Spróbuję szybko przebiec. Okej. Okay. Nic się nie stało. Stary pordzewiałe, nie? No dobra, to weźmiemy. Szable? Tak. Podobno w tej grze jest dużo rodzajów broni i każda ma swoje własne plusy i minusy. No dobra, mamy szabelkę. Przesuniemy ją sobie tu. Choć wytrych też może się przydać. Więc... No dobra. Przesuń tu, bo nie wiem, czy to Laudanum da się używać, czy się nie da używać. W uchwycie na broń widoczny jest mechanizm. O! Okej, to może spróbujemy go jakoś wytrychem? Znaczy szabelką? Czekajcie, wyposaż. A! Proszę bardzo, wyposażyłem teraz... Wolno atakuje. Dobra. Może zaraz będą jakieś ruchy. Znaczy wiecie co, wziąłbym szczypca na przykład, spróbował ten mechanizm jakoś włączyć, wyłączyć, może coś zrobić? Zobaczmy. Na przykład zrobilibyśmy tak, szczypce, wyposaż. Mechanizm, ale nie widzę, że można było tego użyć. Okej. Okay. Teraz już wiem, że coś się wydarzy, nie? Ale czy jestem w stanie tego uniknąć? Czy może za bardzo panikuję? Przebiegniemy. Oż ty. No dobra. Haha, you died, okej. Okay. No dobra, mamy pierwszą śmierć. Nie od trucizny, więc zawsze coś. A no i widzicie, załaduj grę. Okej, czyli dobrze zrobiłem ten zapis. O Jezu, jak dobrze go zrobiłem. Pokój myśliwski, dobra. To szybko nadrabiam. O, a w ogóle tutaj zobaczcie, na tym biurku jeszcze było coś zapisane. Nie zauważyłem w ogóle, że to jakaś notatka była. Boję się, że o wszystkim zapomnę. To dziwne, lecz gdzieś w środku mnie jest siła do dalszej walki. Jakby znowu opisywała to małżonka, nie? Wiecie co, jak tak patrzę sobie na te skróty klawiszowe, to wydaje mi się, że atak użycie przedmiotu, zobaczcie, jest pod prawym triggerem. I ja chyba mogę od samego początku użyć sobie tego Laudanum. Zobaczmy, i prawy trigger? Tak! Dobra. Wszystko jasne. Mogę używać przedmiotów, tylko muszę, no właśnie, muszę je w taki sposób używać. Okej, okay, no to już rozumiem, co i jak. Dobra, wiecie co, chyba rozkminiłem. Spróbujemy włożyć tu po prostu jakieś na przykład te szczypce. Wyposaż i użyć. Patrzcie. Okej, okay. Nie mogę tego zrobić jednak. W uchwycie na broń. Bo wiecie co, zauważyłem, że jak wezmę sobie tę broń i kliknę tu, użyć przedmiotu, tak. Czyli coś muszę tam włożyć, żeby te kolce nie walnęły. Czyli jak chcę wziąć szabelkę, to muszę włożyć coś innego w zamian, nie? Pytanie, czy mogę wziąć jakiś miecz na przykład tej
kompletnie bezużyteczne. Może jestem w stanie na przykład zabrać miecz temu wojskowemu któremuś, nie? I w ten sposób włożyć tam, żeby wziąć tę szapelkę. Dobra, słuchajcie, na razie zrobimy tak. Może inną broń muszę tu położyć, bo to jest uchwytna broń. Więc może jak znajdziemy jakąś zardzewiałą starą broń, ale nie będą to szczypce, to spróbujemy coś z tym zrobić, nie? Bo na razie trochę jakby nie widzę, że mogę cokolwiek. Tutaj są jakieś z okiem przejścia, ale drzwi są znowu zamknięte. Także na razie tyle mogłem zrobić. Jedyne, co mogę jeszcze zrobić, to w tym bezpiecznym pokoju zostawić rzeczy, które jeszcze na przykład nie są mi potrzebne. Czy na przykład, skoro mam połówkę, to na razie i drugą połówkę też zostawię. Laudanum sobie zachowam. W sumie z pozytywką też nie wiem, co zrobić, bo nie mam klucza z serduszkiem, tak? Mogę spróbować użyć wytrychu na tym. Oczekajcie, a może spróbujmy użyć na tym wytrychu? Połącz? Nie. Czyli nie. Dobra, czyli na razie to też możemy sobie schować, żeby zaoszczędzać miejsce. Okej. W porządku. No dobra. To idziemy zwiedzać dalej rezydencję. Musimy pójść w ogóle w kierunku... Pójdźmy może fabularnie. W kierunku... Czekaj, to zaraz na mnie spadnie, tak? Czy nie spadnie? Boże, to kolejna paskudna bestia. Została przywiązana... Przewiązana i powieszona na linię. Przywiązana. A, pamiętacie tę linę na górze? Możemy ją wszczęć i bestia wtedy spadnie. Ja chyba nie chcę, żeby ta bestia spadała. Drzwi są zamknięte. A tu jest, tu było miejsce z hrabią? Nie, tu jest jakiś człowiek. Ciekawe, tu jest jakiś człowiek, który ma lampę. O nie, jesteś ranny. To coś zaatakowało mnie. Okropnie krwawisz, muszę spróbować zatamować ten krwotok. Nie, nie, proszę wysłuchaj mnie. To wszystko stało się w nocy, gdy spaliśmy. Zaatakowały Lewisa. Pokraczne bestie rozdarły go na strzępy. Widziałem to na własne oczy. To było okropne. Byłem tak przerażony, zamknąłem drzwi i wrzuciłem klucz do ognia. Myślałem, że wszyscy nie żyją. Przysięgam, słyszałem przerażające krzyki z dołu. Wybacz mi, wybacz, że wrzuciłem klucz do ognia. Nie chciałem już nigdy otwierać tych drzwi. Biedny człowiek zmarł. A my mamy lampę. Podnieść lampa? Tak. I co, lampa może być teraz używana przez nas, tak, żeby rozświetlać noc? A, to ciekawe, jak ją używam, to mogę się rozglądać. Bo tu nie działa. Dopiero jak używam lampy, mogę rozejrzeć się po otoczeniu bardziej prawą gałką, co jest ciekawe. Amunicja! Tak, o, będzie broń palna jeszcze, patrzcie. Amunicja jest tylko jedna. No, czyli ograniczone strzały, tak? No dobra, ale dużo rzeczy wziąłem i dużo rzeczy zajmowało mi miejsce. Kolejna broń, zobaczcie, tym razem broń palna. Amunicja, tak. I to mamy broń palną. O, patrzcie, żeby zdobyć broń palną, musimy wsadzić herb, tak? No dobra. Czyli innymi słowy, na razie tego nie zrobimy. Co to jest to? Zamknij. Okej. Teraz tego nie zrobimy, ale wiemy, że jak znajdziemy cały herb, to możemy wziąć fragmenty tego herbu i włożyć tutaj, zdobędziemy broń palną. Dobra, na razie nie używam lampki. O fu, a pamiętacie? Wrzucił klucz do ognia. Szufla jest zamknięta, ale zamek wydaje się słaby. Poczekam tym razem z otwieraniem. Wszędzie leżą zgniłe resztki jedzenia, unoszące się do smród, jest nie do zniesienia. Coś iskrzy w płomieniach, potrzebujemy to zgasić jakąś wodą. Szuflada zamknięta, a zamek wydaje się słabo, że byłbym w stanie go sforsować. A mam tylko jeden wytrych. Tylko jeden wytrych. Zgniłe resztki jedzenia. No dobra, spróbujmy użyć wytrychu. Użyć przedmiotu? Tak. Laudanum. Okej. Dobra, czy tu zdobyliśmy po prostu znowu... Tak, rezydencja. Znak zapytania. Czy jesteśmy w miejscu, które jest znak zapytania? Dobrze byłoby wiedzieć, gdzie jesteśmy, tak? Zobaczmy, gdzie my możemy być? Gdzie my możemy być? My poszliśmy na razie na dół, weszliśmy... Dobra. Poszliśmy na dół, weszliśmy przez te drzwi. I może jesteśmy właśnie w tym miejscu ze znakiem zapytania? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to pasuje, tak? Przeszliśmy tutaj, weszliśmy do tych drzwi i chyba znak zapytania, tak. Znak zapytania to jest to właśnie miejsce... Przy tym stole dziwnym, nie? No dobra, a tu byliśmy? Bo już kurczę się pogubiłem. Tu byliśmy czy nie byliśmy? Tu jest ta broń, tak? Dobra, tu jest broń. W porządku. A tu mogę wejść? Mogę. Stoły bilardowe.
Ten stół się rozpada. Kije nie posłużyłyby za broń. A Billa? Nie, to samo. Mogę tu zapisać, czyli takie bezpieczne miejsce. Mam też schowek. A widzicie, schowek to w dużych miejscach, w wielu miejscach są te schowki. Przesuń. Czyli nie mogę ich łączyć. To duże laudanum sobie dobra, weźmy sobie małe laudanum w takim wypadku. Reszta na razie z nami będzie. No dobra, możemy zapisać grę. Zaraz to zrobimy, tylko na początku się rozejrzymy po okolicy. Umbra! A forgotten language! O proszę! Czy to może oznaczać karty Tarota? Patrz, jest jakaś... Albo tu można coś umieścić. Tak, mamy jakąś bestię. Okej, tutaj coś można umieszczać, albo to jest jakiś język, albo to jest jakieś runy, które poznajemy. Umbra. Okej. Ciekawe. Ej, no spoko, podobają mi się zagadki tutaj. Ciepło bijące od ognia jest nie do zniesienia. To nie znoś. No dobra, co mamy tutaj? Jakąś informację. Podnieść ozdoba? Tak. No proszę bardzo. Będziemy być może musieli poukładać to w odpowiedni sposób. Może musimy poznać język. Jeżeli tam jest umbra, to wiecie, o co chodzi. To może oznaczać, że musimy poznać ten język i umbra również ułożyć tutaj prawidłowo. Jeżeli będziemy wiedzieć... Tak, bo to nie wiemy, która litera. A, super. To wraca. Ale mogę ułożyć, gdzie chcę. Tak, ale jak widzicie... Wiem, że to jest R. Tak, te X-y to są R, więc to też jest coś, ale nie wiemy... Nie wiemy, jaka dokładnie litera, a widzę, że tutaj jest ten symbol. Obejrzyj. Ozdoba z wygrawerowanym znakiem runicznym wydaje się być częścią jakiegoś mechanizmu. No właśnie, więc na razie ja to wrzucę gdziekolwiek. Tak, żeby nie zajmowało mi miejsca. Musimy nauczyć się, to w ogóle jeszcze tu krwawi, jakiś krwawi jeszcze typek. Musimy nauczyć się używać tych rzeczy, tak? Więc to jest idealny moment, żeby rzeczywiście teraz przerwać. Aha! Okej. Okay. Jak sami widzicie, zajmuje to miejsce dopiero jak użymy całe, dopiero wtedy można wykorzystać. Okej, okay. Czyli nawet tu się może nam ten schowek bardzo szybko zająć, ale myślę, że możemy też od razu, wiecie co, zanim jeszcze skończymy ten odcinek, szybko pobiegnę włożyć ten kawałek tutaj, żeby to już było w progresie zapisanym, prawda? Więc to mam... To wyposaż... Cyk... Nie! Oż ty, a może nie może... Czekajcie... Nie! O kurczę, a byłem pewny, że wiecie co, że tu muszę... Aha, wiecie co? Dobra, chyba rozumiem. Ja muszę znaleźć całą tarczę i dopiero wtedy, jak znajdę całą tarczę... czy cały herb, dopiero wtedy będę mógł to włożyć. Pewnie muszę na początku połączyć i tak dalej, więc na razie z tego skorzystać nie mogę. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, wygląda to dobrze. Są zagadki, jest eksploracja, jest łażenie, na razie nie ma na szczęście za dużo walki, na całe szczęście, ale niebawem będzie, tak? Podoba mi się. Podoba mi się, jeżeli wam też się podobało, to super, bo na pewno drugi odcinek się pojawi, a co dalej? Wszystko pokaże czas. Tymczasem dzięki wam serdeczne. Jak macie jakieś teorie, jakieś przemyślenia, to piszcie w komentarzach. Oczywiście jak zawsze ode mnie wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczyska już wkrótce. Cześć!